Dobra, na transmisji jak Nadia? Tak? Jeśli ktoś tam w komentarzu dać znać, czy jest wystarczający poziom dźwięku. Dobra, już ktoś napisał, że jest super. Kontynuujemy rozważanie Bożego Słowa. W zeszłym tygodniu pochylaliśmy się nad rolą mężczyzny. Dziś pochylimy się nad rolą kobiety. Kilka takich założeń wstępnych. Niekoniecznie dzisiaj pochylimy się nad każdym aspektem, w sensie nad małżonką, nad żoną, nad matką. To później kolejno będziemy sobie omawiać. Dzisiaj bardziej ogólnie. Chociaż nie da się jakby rozpocząć rozważanie o kobietach bez takiego zaznaczenia, że Bożym postanowieniem dla każdej kobiety jest macierzyństwo. Obojętnie, czy komuś się to podoba, czy się komuś to nie podoba, w Słowie Bożym to jest wyraźnie napisane i na pewno nie da się uciec od tego tematu, jeżeli chodzi o rozmowę o kobietach, zwłaszcza o kobietach, które chodzą w woli Bożej. Tutaj już uwaga taka do sióstr. Może coś tam zaszelątać, jak będę dzisiaj głosił. Może coś tam dotknąć. Może coś tam nie podobać się. To najlepiej jest wysłuchać do końca, przemyśleć. No i dostosować się do Bożego Słowa. W zeszłym tygodniu atakowaliśmy braci. Dzisiaj Boże Słowo przyatakuje trochę siostry. Więc jeszcze raz, jeśli jakaś siostra dzisiaj podczas kazania będzie się troszkę oburzać, to proszę, żeby poczekała do końca, uwzględniła poprzednie kazanie, uwzględniła też kazania, które dopiero padną na temat małżeństwa, na temat tego, co robić, gdy ktoś jest wierzący, ktoś jest niewierzący, co zrobić, gdy na przykład nie mogę dopasować czegoś do Bożego życia. I znowu, najważniejsza uwaga, jeżeli chodzi o wstępne uwagi, no wystarczy się rozejrzeć po współczesnym świecie. Teoretycznie powinno być lepiej. Kobietom coraz więcej wolno, coraz silniejszy jest ruch, nazwijmy to feministyczny, chociaż to nic z tym dobrze pojętym feminizmem wspólnego nie ma. Powinno wszystko funkcjonować, powinno wszystko działać, a kobiety są coraz bardziej nieszczęśliwe, tylko nie zawsze się do tego przyznają. Coraz częściej jest tak, że kobieta jest po prostu smutna, jest po prostu w jakimś ciężkim stanie i niekoniecznie wcale jest tak, jak wydawałoby się, że powinno być, bo odejście od Bożego Słowa, odejście od roli kobiety według Bożego Słowa musi poskutkować problemami i musi poskutkować tym, czym byśmy nie chcieli, żeby było zajęte nasze życie. I znowu, tak jak na poprzednim kazaniu, jeżeli chcemy rozważać jakiś temat, w zeszłym tygodniu to był mężczyzna, w tym tygodniu rola kobiety, to do początku. Do początku, dlatego że tam będzie idealny wzór, tam będzie idealny przykład, tam będzie wszystko wyjaśnione. Zresztą to jest taka biblijna zasada, że kiedy Słowo Boże na jakiś temat wypowiada się pierwszy raz, to zazwyczaj definiuje te pojęcia, podaje idealny przykład i Bóg przez swoje Słowo za tym pierwszym razem, gdy o czymś wspomina, zazwyczaj wyjaśnia, jakie są jego założenia. Później zazwyczaj się ta historia plącze i później jest Boża odpowiedź, jak to wszystko rozwiązać. Więc znowu Księga Rodzaju, 19 werset 2 rozdziału. Trochę wracamy do... Nie, przepraszam, 19. Może być 19. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wiemy z poprzedniej jakby środy i mam nadzieję, że wiemy z Bożego Słowa, że gdy to się dzieje, to nie ma jeszcze kobiety na świecie, żadnej, nawet tej pierwszej. Jest tylko mężczyzna, który tłumaczymy w naszych Bibliach na Adam, chociaż to z imieniem za wiele wspólnego tak pojętym nie ma. I on dostał pewne Boże postanowienia, dostał pewne Boże polecenie, by strzec ogrodu Eden, by dbać o ten ogród Eden, by rozwijać
to wszystko, co Bóg tam zaplanował, by tego doglądać i dopilnować, i dochodzi do momentu, w którym potrzebuje pomocy. I Pan Bóg stwarza, jakby Pan Bóg przyprowadza do człowieka wszystkie zwierzęta i człowiek może im nadać imiona. I znowu to nie za wiele ma wspólnego z imionami w takim dzisiejszym zrozumieniu. Raczej chodzi o rolę. Dzisiaj jest z nami Jacek, więc zupełnie inne imię użyjemy. Czyli to musiało wyglądać tak, że przyprowadzono do Adama woła na przykład i Adam spojrzał, że to ma duże mięśnie, że to ma duże gabaryty, że to może odpowiednio tam ciągnąć coś lub coś w tym stylu, no i stwierdził, że to bydle się będzie nazywać wół i będzie wykorzystywane w ten sposób. No później przyprowadzono do niego jakieś tam inne zwierzę, spojrzał, długa szyja, to będzie się nazywała żyrafa na przykład, bo tam ma jakieś właściwości. Później przeprowadzono komara i Adam nie wiedział, co z tym zrobić. No i to tak do dzisiaj funkcjonuje. No i w tym wszystkim nie znalazła się odpowiednia pomoc dla niego. I to pierwsza wskazówka, bo to też tak warto w współczesnym świecie powiedzieć. Otóż przyjacielem człowieka, odpowiednią pomocą dla człowieka nie jest zwierzę. To nie jest tak, że Adam popatrzył na jakiegoś psiaka i powiedział, o chihuahua, to będzie odpowiednia pomoc dla mnie, nie? Albo tam wilczur i to będzie odpowiednia pomoc dla mnie. Nic takiego tu nie ma miejsca. On nie znalazł wśród zwierząt odpowiedniej pomocy dla siebie. Jestem przekonany, że mężczyzna, to też wynika z tego, co rozważaliśmy tydzień temu, że mężczyzna w tym czasie poczuł się taki dosyć samotny i poczuł potrzebę bliskości i potrzebę opieki nad kimś. To, co rozważaliśmy tydzień wcześniej. Zwróćcie uwagę, że znowu zwierzęta w żaden sposób tego nie zaspokoiły. W żaden sposób. Ja wiem, że my dzisiaj mamy zwierzęta domowe. Ja wiem, że my dzisiaj przewartościowaliśmy pewne rzeczy. Ja sam mam pełno zwierząt domowych. Mam rybki, mam papugi, mam psy i coś tam jeszcze mam chyba, muszę pomyśleć. Dużo tego w każdym bądź razie mam. Ale nadal to są tylko zwierzęta. One są udomowione, natomiast nie może to być odpowiednia pomoc, nie może to być partner do życia. No i co zrobił Pan Bóg? No stworzył Adamowi kumpla. Tak? Kolegę z pracy mu stworzył. Przyjaciela mu takiego stworzył. I on sobie teraz z tym przyjacielem funkcjonował i razem zajęli się ogrodem Eden. No nie? I to również jest zły pomysł. Otóż okazuje się, że najlepszą pomocą dla mężczyzny wcale nie jest jego kumpel. Wcale nie jest jego kolega z pracy. Wcale nie jest jego syn. Wcale nie jest jego córka. Czytamy, wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. A więc okazuje się, że idealną pomocą dla mężczyzny jest kobieta. Okazuje się, że Pan Bóg tak to zaplanował. I to jest pierwsze i ostatnie, pierwsze i najważniejsze zadanie kobiety. Być pomocą idealną dla mężczyzny. I wiem, że teraz poszło w pięty. I wiem, że to teraz bardzo nie będzie pasować. I nic z tym nie zrobimy. Z tego fragmentu Bożego Słowa jasno i wyraźnie wynika, że głównym postanowieniem Bożym względem kobiety jest to, by była pomocą dla mężczyzny. By razem mogli strzec i pilnować ogrodu Eden. By razem mogli wypełniać Boże polecenia. To jest bardzo ważne przy tym stworzeniu. Na to trzeba zwrócić uwagę, że Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny. Nie stworzył też ze stopy tego mężczyzny. No to jest bardzo ważne w kontekście pytań, dobra, czym ten chłop się różni od muzułmanina? Ano tym, że muzułmanie twierdzą, znaczy może tego nie twierdzą, ale tak żyją, że kobieta została stworzona ze stopy mężczyzny, dlatego depczą po kobietach. Czym ten człowiek różni się od współczesnego ruchu
takiego promującego jakiś odwrócony porządek. Ano tym, że kobieta nie została stworzona z głowy mężczyzny, by właśnie nie być jego głową i by nim nie zarządzać. Ona została stworzona idealnie ze środka. Co to znaczy idealnie ze środka i jak to rozumieć w kontekście pomocy? Jak ktoś nie rozumie, co to oznacza być komuś pomocą, no to w przedszkolu tego uczą. Nie tylko chrześcijańskim. No jakby ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie o to, a co to oznacza, że kobieta ma być pomocą? No jak można nie rozumieć słowa pomoc? No pomoc to jest pomoc. Nic więcej, nic mniej. Przecież wszyscy doskonale rozumiemy słowo pomoc i wcale nie musimy rozważać teraz hebrajskiego słowa, robić egzegezy fonetycznej tego wyrazu, domyślać się nie wiadomo czego. To jest bardzo proste. Pomoc to pomoc, czyli ktoś, kto pomaga. Więc skoro Adam dostał polecenie, by strzec ogrodu Eden, to znaczy, że Ewa dostała polecenie, pomóż Adamowi strzec ogrodu Eden. Skoro Adam dostał polecenie, by panować nad zwierzętami w tym właściwym zrozumieniu tego słowa, a więc pielęgnować, a więc opiekować się, bo to jest panowanie. Jeżeli Biblia mówi o panowaniu, to Biblia ma na myśli, że czymś opiekujemy się, czymś się zajmujemy, a nie po tym depczemy. To jest po prostu jakiś pomysł współczesnego świata, że panowanie nad kimś to zdeptanie tego kogoś. Panowanie nad kimś to opieka nad tym kimś, dlatego panujemy nad ziemią, dlatego panujemy nad zwierzętami, dlatego panujemy nad roślinami, bo jesteśmy powołani do tego, by opiekować się ziemią, opiekować się zwierzętami, opiekować się roślinami. I skoro Ewa miała być pomocą, no to miała mu pomóc w tym zadaniu. Jeżeli Adam dostał polecenie, by z każdego drzewa jeść poza jednym drzewem, z drzewa decydowania o tym, co będzie dobrym, a co złe, no to Ewa miała pomóc mu w tym zadaniu, by z każdego drzewa jeść, natomiast nie sięgać po owoc decydowania, a data, tam się pojawia takie słowo, tego, co jest dobre, a co jest złe. Tu w ogóle ciekawa rzecz, zwróćcie uwagę, że te dwa drzewa są przy sobie. Drzewo życia i drzewo decydowania, czy też poznania tego, co dobre i co złe. Dlaczego te dwa drzewa są przy sobie? Ano, żebyś za każdym razem, kiedy spojrzysz na drzewo życia, pamiętał, że drzewo życia jest dla ciebie dostępne wtedy, kiedy nie będziesz zrywał z drzewa decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. I z drugiej strony, za każdym razem, kiedy jednak decydujesz się zjeść z drzewa decydowania o tym, co będzie dobre, a co złe, no to musisz mieć świadomość, że obok jest drzewo życia, z którego ci zrywać w tym czasie nie będzie dane. Dlatego te dwa drzewa są zestawione obok siebie, żeby człowiek patrząc mógł dokonać właściwego wyboru i był świadomy konsekwencji, które niesie jeden i drugi wybór. Stąd te dwa tak naprawdę istotne drzewa w ogrodzie Eden, drzewo życia i drzewo poznania, czy też decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. No więc kobieta miała pomóc. I popatrzcie, jakby tu czytamy całą tą historię i raczej nie wczytujemy się w tym tekście w takie coś, że Ewie przychodzi do głowy taka kłótnia o to. Nie, no Adam, my tu musimy sprawę jakby omówić. Siadaj, tu będziemy debatować. Będziemy dyskutować na temat tego, jakie obowiązki będą moje, jakie obowiązki będą twoje. Podzielimy się równo. W ogóle jak ty sobie to wyobrażasz, że ja ci będę pomocą? W ogóle uwłacza mi to. Uwłacza mi to, że ja będę dla ciebie pomocą. Ja będę w pewnych kwestiach grała pierwsze skrzypce, a ty będziesz mi, drogi Adamie, pomagał. Nie? Ja mam wrażenie, że współczesne parafrazy niektóre chyba taki mają tekst w sobie zawarty. No nie, tam nie przychodziło to do głowy. Boże postanowienie było takie, że Ewa będzie pomocą. Pomoc to pomoc. Pomoc to nie jest defekt. To jest bardzo ważne. Bóg nie stworzył Ewy po to, żeby była defektem w tym planie, żeby się to nie udało, żeby przeciwdziałała temu, co miał Adam do zrobienia. Bóg nie stworzył tej pomocy, żeby była przeszkodą i pomoc nie może być przeszkodą. Jakkolwiek pojęta pomoc w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakiejkolwiek historii, w jakimkolwiek momencie, pomoc nie może być przeszkodą dla tego, kto ma zadanie do wykonania. No amen.
No wyobraźcie sobie, że to nie jest moja żona, ale będzie dobry przykład. Pastor Marek jest mi przeszkodą w wykonaniu jakichś zadań. No to co to za pomoc w kościele? Co za pastor pomocniczy, gdyby on przeszkadzał mi w wykonaniu jakichś zadań? Pomoc to też nie jest coś niepotrzebnego. Więc to wszystko zawiera się w słowie pomoc. I kiedy mężczyzna i kobieta działają tak, jak jest tu opisane na każdej płaszczyźnie, no to po prostu wszystko działa. I nie mam na myśli teraz tylko i wyłącznie domu, bo to jest oczywiste. To jest dla wszystkich chrześcijan oczywiste i tutaj jakby nie podlega żadnej dyskusji, chociaż dzisiaj o tym też trochę porozmawiamy. Kiedy mężczyzna robi, co do niego należy w domu, a kobieta mu w tym pomaga, a nie utrudnia, a nie przeszkadza, a nie dyskutuje, co jest, jak podzielić obowiązki, a może on się w ogóle do tego nie nadaje i podważa to wszystko, tylko jeżeli jest mu pomocą do tych wszystkich zadań, no to wtedy w domu wszystko działa. Kiedy obrócimy ten Boży porządek, to w domu nic nie działa. Po prostu nic nie działa. Ale to nie tylko w domu. To dotyczy całego społeczeństwa. I teraz jak to wszystko odebrać, jak to wszystko zrozumieć według tego, co tu jest napisane? I czy ja teraz powiedziałem, że kobieta nie może być głową domu? Tak powiedziałem? Tak powiedziałem. Powtórzę to jeszcze raz. Kobieta nie może być głową domu. Głową domu jest mężczyzna. Ale pójdziemy dalej. Czy kobieta może być głową społeczeństwa? Czy może być prezydentem? Czy może być premierem? Co? Zaczyna się zgrzyt, nie? Jesteśmy tak uwikłani we współczesny świat, że już nie potrafimy uczciwie odpowiedzieć na to pytanie. Nie, biblijny model jest taki, że kobieta nie powinna być prezydentem, nie powinna być premierem, nie powinna stać na czele środowiska, nie powinna jakiejkolwiek grupy społecznej, nie powinna stać na czele państwa. Mężczyzna jest do tego powołany, a kobieta powinna mu pomóc. W ogóle, żeby to funkcjonowało dobrze, żeby to było ujęte w kontekście rodziny, żeby ci ludzie tworzyli rodzinę, dlatego że podstawową strukturą i komórką wszystkiego jest właśnie rodzina. Ale czy to w ogóle nie jest możliwe? Nie, oczywiście, że nie. Biblia podaje wyjątki. Podaje wyjątki. Takim wyjątkiem jest na przykład Debora, która stanęła na czele całego Izraela jako sędzia. Zgoda? Kto pamięta, ilu było sędziów wymienionych w Biblii? No nie, dużo więcej niż dwóch. Dobrze, a ile wśród tych sędziów było kobiet? Jedna. A więc był to wyjątek. I to jest ta różnica. Nie był to parytet. Bóg nie ma takiego pomysłu, że zrobimy parytety. Porówno zrobimy, po pół na pół. Połowa sędziów będzie mężczyzn, połowa sędziów będzie kobiet. Połowa jakby pójdzie... Nie, rozumiecie? To nie jest Boży pomysł. Parytet na to wszystko. Bóg nie ma pomysłu na równouprawnienie. Bóg oczywiście zrobił wyjątkiem i Debora była takim wyjątkiem, ale ona była wyjątkiem, a nie zasadą. Zasady powinien za tym stać wszystkim mężczyzna, a kobieta powinna pomóc. Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach może się tak zdarzyć, że nie ma już mężczyzny, który mógłby coś zrobić. W wyjątkowych sytuacjach może się tak zdarzyć, że może i by Bóg chciał swoją zasadę wdrożyć w życie, ale nie jest w stanie, dlatego że mężczyźni zapomnieli, jak to być mężczyzną być. I wtedy w wyjątkowej sytuacji, oczywiście, że Bóg może i robi to, powołuje kobietę, natomiast nadal powinno to być wyjątkową sytuacją i powinniśmy rozumieć, że to jest wyjątek potwierdzający pewną regułę, a nie bać się uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy kobieta może stać na czele. Zobaczcie, gdzieśmy zaszli. Żadnego problemu powiedzieć, że kobieta nie może stać na czele domu, ale jak rozszerzymy pole widzenia, no to zaczyna się problem. W kościele już zaczął się taki problem, że niektórzy to rozszerzyli w ogóle do zarządzania zborem lokalnym. Tutaj ta sama zasada. To się może wydarzyć, to się może zdarzyć. Bóg ma prawo do wyjątków, natomiast my mamy obowiązek głosić Bożą regułę i Bożej reguły pilnować. To jest ogromna różnica.
Czasem jest tak, że jakiejś siostrze się wydaje, że to ona ma pomocnika w domu. Ona tam wszystko już poukładała, wszystko wie co i jak. No i dobrze, że jest ten mężczyzna, bo jej pomoże ogarnąć niektóre rzeczy. Albo jeszcze lepiej, jak się którejś siostrze wydaje, że ona w ogóle nie ma pomocnika, tylko ma ofermę w domu. Mój mąż to się do niczego nie nadaje. No to jak się, twój mąż do niczego nie nadaje, a ty jesteś z jego żebra, to ciekawe, do czego ty się wtedy nadajesz. Tak naprawdę za takim pojęciem kryje się bardzo niebezpieczna duchowa pycha. Bardzo niebezpieczna duchowa pycha. Otóż Bożym zarządzeniem jest, że jesteś pomocą i wcale nie masz w domu ofermy, wcale nie masz w domu pomocnika, masz w domu mężczyznę. Bardzo często jest tak, że żeby ktoś właściwie wykonywał swoje zadanie, to ktoś, kto jest powołany do pomocy mu, powinien w nim to podkreślić. Powinien mu pomóc to uruchomić. Powinien wyeksponować tę zasadę, a nie ją podważyć. Bardzo często jest tak, że kiedy ktoś, gdy ktoś jest powołany do pewnych zadań i ten, który powinien mu pomóc, czy też ta, która powinna mu pomóc, zamiast to eksponować, zamiast to podnosić, to to depcze i niszczy, to prędzej czy później to zdepcze i niszczy. Żeby była jasność, ja teraz nie mówię o sytuacji, kiedy mężczyzna żyje w takim bezwzględnym buncie względem Boga. Mówię po prostu o sytuacji, kiedy mężczyzna nie żyje w bezwzględnym takim buncie względem Boga. Natomiast po prostu kobieta nie potrafi wejść w rolę kobiety i zaczyna wyręczać swojego męża, swojego mężczyznę. Zaczyna wyręczać w rzeczach, których nie powinna go wyręczać. Często jest tak w ogóle na tej płaszczyźnie już małżeńskiej, że ktoś przychodzi, jakaś siostra przychodzi i mówi, że wiesz, no ten mój mąż to jest fatalny i w ogóle najgorszy i ja się tyle lat już modlę o zmianę, tyle lat się już modlę, żeby mój mąż zmienił się. Wtedy czasami trzeba powiedzieć, żeby się już przestać modlić o męża, a zacząć modlić się o siebie. Zacząć się modlić o swoje zadanie w tym wielkim Bożym dziele. Tudzież oczywiście odwrotnie, to się zdarza też w drugą stronę, czyli czasami jakiś mąż mówi, że no gdyby jego żona była właściwa, on się już tyle lat modli, no to on by tam inaczej funkcjonował. Wtedy polecam jednak modlić się o siebie, a nie o swoją żonę. Ewa miała obowiązek być pomocą i dbać o Adama i jego potrzeby. No i znowu. Wielkie co? Co? Co tu w ogóle padło z tej kazalnicy? Ewa miała dbać o potrzeby Adama? Na tym polega pomoc? Zwariował? No tak, dokładnie na tym polega również pomoc. By dbać o potrzeby mężczyzny. I co ciekawe, tu akurat w hebrajskim słowie, które oddajemy na język polski jako pomoc, również znajduje się coś, co jest określane właśnie jako dbanie o czyjeś potrzeby. Czyli bycie pomocą w ten sposób, że żeby on mógł zrobić pewne zadania, ja muszę zadbać o pewne jego potrzeby, by one zostały zaspokojone, żeby on mógł zrobić zadania, do których jest powołany. I bardzo często w naszych domach tak jest, że mężczyzna nie jest mężczyzną, dlatego że żona nie zadbała o potrzeby, które powinny być zaspokojone, by on mógł się zająć tym, czym się powinien zająć. I ja wcale nie mam teraz na myśli tylko i wyłącznie seksu i bólu głowy, żeby była jasność. Bardzo często tak jest, że pewne rzeczy są niezaspokojone i on nie może zrobić tego, do czego został powołany, dlatego że musi zrobić to, co powinna zrobić pomoc. No bo jeżeli pomoc nie jest pomocą, to ktoś się za to wziąć musi. Zresztą zobaczcie, jakie to jest naturalne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, tam się przenieśmy do tego ogrodu Eden, trochę tam pozmieniajmy, żeby to jakoś zobrazować. Powiedzmy, że już jest po grzechu i już zwierzęta nie są takie łagodne i już ciężko nad nimi zapanować i te dzikie zwierzęta zaczynają wariować. No i Ewa walczy.
Ewa walczy tam, wiecie, z tygrysem, lwem, tam go za kark bierze, miażdży mu tam w szyję i w ogóle te wszystkie takie rzeczy. No, a Adam w tym czasie, wiecie, tak sobie siedzi, rozważa w ogóle i sobie tak pilnuje. Ewusia, a może ty czegoś potrzebujesz w ogóle w tej historii? Nie, może herbatki ci zrobić albo coś, albo ty upoluj, a ja to potem usmażę, tam ugotuję, zrobię z tego potrawkę i sobie zjemy Ewusia, nie? No i zobaczcie, to wzbudza w nas śmiech, nie? To jest tak nienaturalne, że to musi przynieść uśmiech na nasze usta, nie? My musimy jakby uśmiechnąć się do tej sytuacji. To jest tak nienaturalna sytuacja. No, czyżby? To teraz bardziej współcześnie opowiem tą historię. Ewa pracuje na życie. Na dwa etaty. Z pracy do pracy chodzi. A Adam w tym czasie siedzi i zajmuje się dziećmi. To jest ta sama historia, którą przed chwilą opowiedziałem. Tylko przeniesiona w takie realia XXI wieku. I to już nas tak nie bawi, bo się okazuje, że bardzo często tak jest. Że doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Naprawdę często tak jest. Ja znam masę takich historii. Że ta Ewa walczy o utrzymanie i o byt tego domu i z etatu do etatu, a mężczyzna w tym czasie on zajmie się dziećmi albo będzie się tam realizował, czy tego typu sformułowania. Zobaczcie, że to jest to samo, tylko przeniesione na współczesne realia, no bo dzisiaj mięso się zdobywa w trochę inny sposób. Myśmy już w ogóle poszli dalej. Myśmy już tak bardzo poszli dalej, że teraz to jest w ogóle tak, że to już jest tak pomieszane, tak poplątane, my się tak boimy tego tematu i tak ciężko się mówi na ten temat, no bo ktoś cię posądzi o szowinizm, się to chyba nazywa, tak? O szowinizm, ktoś cię posądzi o jakiś taki właśnie muzułmanoterror i te wszystkie rzeczy. My się już tak boimy tych naturalnych roli mężczyzny, naturalnej roli kobiety. My się tak bardzo boimy powiedzieć właśnie na przykład, że parytety to jest jakaś bzdura. Równouprawnienie to jest jakaś bzdura. Biblijny model jest zupełnie inny. Pan Bóg postanowił zupełnie inaczej. Oczywiście robi wyjątek. Robi wyjątki, ale nadal to są wyjątki, a nie jego postanowienie ogólne. Tak bardzo się tego boimy, że myśmy już doszli do takiego poziomu we współczesnym świecie, do takiego absurdu, że my już zaczynamy totalnie zmieniać to, co jest naturalne, w to, co jest nienaturalne. I dzisiaj to jest w ogóle tak, że można sobie wybrać płeć. Nie? Usiądź i się zastanów, czy ty w tej historii chcesz być Adamem, czy ty w tej historii chcesz być kobietą. W jakiej roli ty byś się lepiej czuł, czuła, czuło? Bo potem już jest nawet problem z tymi końcówkami. Tak, moje ulubione słowo czuła. Już jest problem w ogóle z końcówkami, nie? Jakby jakie tu końcówki użyć, gdy to rozważamy. Otóż nie, Pan Bóg się nie pomylił. Jeżeli się urodziłaś kobietą, to urodziłaś się kobietą. Jeżeli się urodziłeś mężczyzną, to urodziłeś się mężczyzną. Bóg jest nieomylny. To jest podstawowy atrybut Pana Boga. Natomiast bardzo omylny jest ten świat. Bardzo problematyczny jest ten świat. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie przy okazji tego tematu, co gdy ktoś się rodzi i zaraz mi się przypomni nazwa, może mi ktoś pomoże, jest jednocześnie, ma jednocześnie organy męskie i damskie. Nie, ale na... Tak, kto to, jak nie ktoś... Tak, hermafrodyta. I co wtedy? Nie wiem, co wtedy. Nie wiem, co wtedy. Ale wiem, że ci ludzie tych pytań nie zadają. I oni potem w wieku 12 lat nie zmieniają zdania. Więc to jest taki, wiecie, takie pytanie spod piwnicy, które nic nie wnosi do dyskusji. Nie wiem, co wtedy. Wtedy podejmują decyzję rodzice, lekarz i trzeba wierzyć, że Bóg ma na tym rękę. Natomiast ci ludzie nie mają takich kłopotów. To ci, którzy się tacy nie urodzili, doszli do wniosku, że jednak lepiej mu będzie w inny sposób, w innych barwach i sobie tak jakby usiądą i zastanowią się, kim oni chcą w tej historii być. Idziemy jeszcze dalej. My już dochodzimy do takiego pomysłu, że
jeszcze bardziej skomplikujemy tą sytuację, jeszcze bardziej zaburzymy Boży porządek, jeszcze bardziej pokomplikujemy w tej historii, jeszcze mocniej nie będziemy mówić o tym, co naturalne, nie będziemy nazywać naturalnego naturalnym, nienaturalnego nienaturalnym, grzechu grzechem i my dojdziemy do wniosku, że Pan Bóg stworzył z żebra drugiego Adama. I w jakiś tam sposób jeszcze stworzył dwie Ewy. I że jakby teraz będzie tak, że Adam pomoże Adamowi. Ewa pomoże Ewie. Umówimy się w ogóle, kto będzie Adamem w tej historii, kto będzie Ewą w tej historii, dlatego że w tych historiach zawsze się trzeba umówić, kto jest kto. Otóż nie, Słowo Boże jest precyzyjne i jasne. Mężczyzna to mężczyzna. On jest zdefiniowany jako mężczyzna, on dobrze funkcjonuje jako mężczyzna, on jest wyposażony do tego, by być mężczyzną, on jest w pełni uzdolniony do tego, by być mężczyzną. Kobieta to kobieta. Ona jest w pełni wyposażona do tego, by być kobietą. Droga siostro, jesteś w pełni wyposażona do tego, żeby być kobietą według Bożego Słowa. Ona jest w pełni uzdolniona. Droga siostro, jesteś w pełni uzdolniona do tego, żeby być kobietą taką, jaka jest opisana w Bożym Słowie. Ona jest idealną pomocą. Droga siostro, jesteś w pełni idealną pomocą dla mężczyzny w tej historii. I takie zrozumienie jest spełnieniem dla obydwu. To jest bardzo ważne. Dlatego, i to ciężko na język polski oddać, dlatego w innym opisie, nie wykluczającym, tylko inaczej ujętym opisie stworzenia człowieka jest napisane, że człowiek to ona i on. Że razem są człowiekiem. To wcale nie oznacza znowu takich bzdurnych hipotez, że każdy człowiek ma w sobie tam pierwiastek męski i pierwiastek damski. Ja mam tylko męskie pierwiastki. Jak ktoś ma z tym problemy, to musi się ogarnąć. Każdy mężczyzna ma męskie pierwiastki, żadnych tam damskich nie ma. Każda kobieta ma damskie pierwiastki, a jak ma męskie, to się trzeba nawrócić. I tak to jest stworzone, tak to funkcjonuje. Natomiast razem mężczyzna i kobieta, według tego drugiego opisu stworzenia człowieka, tworzy właśnie człowieka. Tworzy to tą idealną parę do rozwiązywania rzeczy, do opieki nad ogrodem Eden, do strzeżenia tego ogrodu Eden, do opieki nad tym wszystkim, co mamy powierzone, a przede wszystkim do pilnowania Bożego Słowa. I pewne wejście w swoją rolę jest czasem odpowiedzią na rolę tego drugiego. Co mam na myśli? Podam taki przykład, który przeżyłem. Już go kiedyś podawałem, jeszcze w starym zborze. To jest historia, która nadal na mnie robi wrażenie. Mam takiego znajomego, chyba bardziej parszywie się nie da żyć jako mężczyzna, jak on żył. On nie tylko zdradzał swoją żonę, on nie tylko cudzołożył z innymi kobietami, on doszedł w tym wszystkim do takiego poziomu, w którym, zastanawiam się, jak to grzecznie powiedzieć, w którym był utrzymankiem starszych kobiet. Tak? Rozumiecie? On tak bardzo pobłądził w tej historii, tak bardzo grzeszył, że ostatecznie wylądował jako, znaczy nie wylądował, tylko miał żonę, ale oprócz tego był utrzymankiem starszych kobiet, oferując im przeróżnego rodzaju, w tym te, które teraz mamy na myśli, usług. Nie jestem pewien, czy jego żona o tym wiedziała. Ja osobiście podejrzewam, że wiedziała. On też tak podejrzewa. Ale nawet jeśli tego nie wiedziała, to wtedy, kiedy on był taki właśnie parszywy, słuchajcie, ona robiła wszystko to, co powinna robić żona. Nam na przykład robiło wrażenie, że on się tak zachowuje. Myślę, że musiała o tym wiedzieć, bo wszyscy o tym wiedzieli, a ona wstawała, robiła mu kanapki w ogóle do pracy, obiadki mu robiła do tej pracy. Ja pamiętam, wcinałem kuksu, bo moja Sylwia w tym czasie była zajęta tam walką o dzieci. Wcinałem kuksu, a on zawsze miał taki ugotowany obiadek, wszystko przygotowane i w ogóle. I to było, wiecie, takie irytujące. Ale koniec tej historii jest taki, że on sobie tak bardzo z tym nie radził, że on jest taki potwór w tej historii. Tak się źle zachowuje,
tak poniża tą kobietę, tak poniża tą swoją żonę, tak grzeszy i taką jej krzywdę robi, a ona jest dla niego taka dobra, że on tego pewnego dnia nie zniósł i on to po prostu zmienił. Rozumiecie? Postawa tej kobiety, pomimo tego wszystkiego, co się działo, spowodowała, że ten mężczyzna po prostu się zmienił. I on nagle przylgnął do zupełnie innych zasad. Jego zmieniło to, że pomimo tego, że on nie był mężczyzną, bo taki ktoś nie jest mężczyzną, pomimo tego, że on nie był mężczyzną, ona była kobietą. Rozumiecie? Pomimo tego, że on nie spełniał żadnych zadań jako Adam, ona spełniała wszystkie zadania jako ta jego Ewa. I to go tak bardzo dotknęło, że to go po prostu zmieniło. I często tak jest, że jeżeli coś nie działa na tej płaszczyźnie, jeżeli coś nie funkcjonuje na tej płaszczyźnie, to trzeba rozważyć, czy my w tej historii jesteśmy właściwi według Bożego postanowienia. Bardzo często jest tak, naprawdę często jest tak, że mężczyzna nie jest w stanie być mężczyzną, dlatego że kobieta nie chce być kobietą. Że ta pomoc nie jest odpowiednia. A tu jednak jest użyte słowo pomoc odpowiednia. Znowu taki przykład podam. W moim życiu tak było, że ja nie byłem utrzymankiem starszych kobiet, ale chodzi mi o to, że cały czas narzekałem na moją żonę. Był taki okres w moim życiu, że po prostu narzekałem na moją żonę każdego dnia. Nawet mi się zdarzało tak najbardziej ohydny sposób zrobić, czyli wypowiedzieć w jej kierunku takie słowa: gdybyś ty była taka jak, nie, to nie ma nic gorszego jak tego typu słowa. No i wiecie, się tak gorliwie modliłem, że żeby ona już taka nie była, żeby ona taka nie była, że Boże, zrób coś z nią, i przy okazji jeszcze dzieci napraw. Aż pewnego dnia po prostu Bóg przyszedł do mojego życia i powiedział: tak, weź ty się, chłopie, zacznij modlić o siebie. I weź ty się w tej historii za siebie. No i to zmieniło moją modlitwę. Okazało się, że dokładnie tą samą historię przechodziła moja żona. Ona też miała takie wyobrażenie, że no, gdyby ten mój mąż był taki jak, nie? Może się jej to rzadziej zdarzało mówić. Też miała jakiś tam swój pomysł na to, że mógłby robić to i mógłby robić tamto i mógłby siamto i owam to. I też jej Bóg pewnego dnia powiedział: a weź ty się ogarnij i weź ty się za siebie. I ona zaczęła się modlić nie o mnie, tylko o siebie. I nagle nasze małżeństwo zaczęło kwitnąć i w tym wszystkim jeszcze Bóg dzieci naprawił i poskładał, że da się je wytrzymać w tych ich kreatywności. To jest jakby osobna historia, że potrafią być kreatywne, ale mamy się modlić o siebie i o swoją cierpliwość w tej całej historii. Słowo Boże, zwróćcie uwagę, mówi nam o tym bardzo wyraźnie, a my to czasami zapominamy i myślę, że powinniśmy przewartościować pewne rzeczy, że powinniśmy się modlić nie tylko o innych, ale modlić się o siebie. Modlić się o siebie, żeby siebie dopasować do ram Bożego Słowa. I najczęściej to jest w tą stronę, dlatego to przy temacie sióstr poruszam, że właśnie siostry przychodzą i mówią, że no wiesz, bo ten mój mąż. A może odwróć tą sytuację i zacznij się modlić o siebie. Bo być może, kiedy staniesz się właściwą pomocą, to twój mąż stanie się właściwym mężczyzną. Ale on nie umie. Ty Bogu nie wierzysz, że on umie. Ty podważasz Boże Słowo. Ale on się nie nadaje. Ty Bogu nie wierzysz, że on się nadaje. Ty podważasz Boże Słowo. Ale jak ja to puszczę i on to weźmie, to zaraz będziemy mieć problemy w domu. Ty Bogu nie wierzysz. Ty Bogu nie wierzysz, że tak nie będzie. Ty nie ufasz Bogu. To wszystko tak naprawdę sprowadza się do ufności Panu Bogu. Znowu, nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, kiedy ten mężczyzna jest z zupełnie innej strony. To sobie powiemy na którymś tam kolejnym kazaniu przy okazji tego, co jeśli jeden jest wierzący, drugi jest niewierzący. Ja dzisiaj mówię o rodzinie wierzącej, żeby była jasność, że jest jakiś punkt odniesienia, że my się możemy do czegoś odnieść. Kolejna rzecz, która bardzo jasno wynika z Bożego Słowa, trzeba ją podkreślić, trzeba ją przypomnieć, trzeba ją odkurzyć. Słowo Boże
tak bezczelnie mówi, by troszczyć się o wdowców, nie? Nie ma takiego fragmentu w Bożym Słowie. No nie ma takiego fragmentu w Bożym Słowie, by troszczyć się o wdowców. Nie ma fragmentu, by troszczyć się o samotnych mężczyzn. Nie ma w ogóle takich wskazówek w Słowie Bożym. Jest natomiast napisane, żeby się troszczyć o kobiety, żeby się troszczyć o wdowy. I coś w tym musi być. To musi z czegoś wynikać. Ano wynika to z tego, że Słowo Boże mówi, że kobieta jest słabszym rodzajem niewieści. I to jest coś, co każda siostra musi zaakceptować w swoim życiu. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Ja wiem, że współcześnie karmi nas się takimi opowieściami, że kobieta jest silniejsza psychicznie. To jest najczęstsze sformułowanie, że może mężczyzna jest silniejszy fizycznie, ale kobieta jest twardsza psychicznie. Ale jest to nieprawda. Jest to nieprawda, dlatego że Boże Słowo mówi, że kobieta jest słabszym rodzajem niewieścim. Tak jest napisane? Jest tak napisane. Tak powiedział Bóg? Tak powiedział Bóg. Jak śmiem twierdzić, że On bardziej się zna na kobietach niż współczesna psychologia. Śmiem twierdzić, że On więcej wie o kobietach niż największy znawca współczesny. No i między innymi dlatego jest ten Boży porządek, że to mężczyzna stoi na czele domu, stoi na czele społeczeństwa, stoi na czele zboru, a nie kobieta. Na czele domu stoi mężczyzna, a nie kobieta. Oczywiście w tej całej historii, tak jak powiedziałem, że kobieta musi pozwolić, by mężczyzna był mężczyzną, tak mężczyzna musi sobie pozwolić, żeby być mężczyzną i nie być takim, wiecie, platfusem, żebym został dobrze zrozumiany. Ja teraz nie mam na myśli tego, że ktoś może olać swoje obowiązki i on ma wymagać od swojej żony, od swojej siostry w Chrystusie, czy od kogokolwiek jakby ze słabszego rodzaju niewieściego, że ty musisz akceptować to, jak ja jestem, musisz mi w tym wszystkim pomóc. Ja tego wszystkiego nie powiedziałem. Natomiast chcę to też wyraźnie powiedzieć, że z drugiej strony jest dokładnie ten sam problem, czyli kobieta nie może sobie uzurpować takiego prawa do bycia tą wojowniczką, jakąś Ksenią, czy chyba tak to się nazywała ta bohaterka. I ona bierze na siebie obowiązki, których nie powinna wziąć, prawa, których nie powinna wziąć, a potem jest zdziwiona, że to wszystko nie działa. Więc pomoc. Znowu wracamy do słowa pomoc. Odpowiednia pomoc temu mężczyźnie. Jednocześnie w słowie pomoc, nawet w najbardziej szeroko pojętym języku hebrajskim, nawet jeśli to słowo wywrócimy do góry nogami, nawet jeżeli sięgniemy do najgłębszej fonetyki tych słów, nawet jeśli skończymy nie wiadomo jakie studia dotyczące języka hebrajskiego wymarłego, w słowie pomoc pojawiającym się w Biblii nie odnajdziemy słowa służąca. Żeby była jasność. Pomoc nie równa się służąca. To są dwa różne pojęcia. I to jest ogromna różnica, o której też trzeba wspomnieć. Podkreślę to jeszcze raz. To wszystko, co powiedziałem, co się zawiera w słowie pomoc, nie jest synonimem słowa służąca. Jeśli mężczyzna jest leniem śmierdzącym, to kobieta ma mu w tym pomóc. Lenić się razem z nim, bo nie jest jego służącą. Żeby była jasność, co ja powiedziałem, a czego nie powiedziałem. Jeśli jakiś mężczyzna ma wszystko gdzieś, to kobieta ma prawo mu pomóc i mieć wszystko gdzieś. Nie powiedziałem, że kobieta ma być służącą takich mężczyzn. I nie powiedział tego nigdzie Bóg w swoim słowie. Bóg powiedział, że kobieta będzie pomocą idealną, a nie służącą. A to jest ogromna różnica. Podam przykład, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Ja nie ogarniam pewnych rzeczy. Tych rzeczy jest bardzo wiele, ale chcę podać jakiś przykład. Na przykład ja nie ogarniam tego, że zbliża się zima. To są w ogóle tematy, które mnie nie dotyczą. Że potem jest lato, jakby wiosna w międzyczasie chyba, czy jesień. To są rzeczy, które omijają moją percepcję. Ja tam wiem, że są pory roku, ale nie nadążam za tym. Absolutnie nie nadążam na tym, że na zimę trzeba co roku kupić dzieciom buty.
Nie nadążam za tym. Ja, mi się wydaje, że jak kupiłem 6 lat temu buty, to one są z całą pewnością dobre i przecież kupowaliśmy już kiedyś buty na zimę. No i moja żona jest pomocą idealną. Ona pamięta, że nadchodzi zima. Ona pamięta, że dziecku urosła stopa od zeszłego roku i ona pamięta, że trzeba pewnego dnia powiedzieć: Bartek, musimy kupić buty dzieciom na zimę. I to jest jej zadanie. To jest właśnie ta pomoc. Tam, gdzie ja w tych szczegółach się gubię, tam ona przychodzi i jest pomocą. Ale moim zadaniem jest zabezpieczyć to, żeby w taką sytuację powiedzieć: dobrze, jedziemy i kupimy. Ale moim zadaniem jest zabezpieczyć, żeby na te buty było. Ale moim zadaniem jest zabezpieczyć, żeby nie doszło do sytuacji, że klops, idzie zima, chrustu nie ma. To jest moje zadanie. Rozumiecie? Ja nie pamiętam o szczegółach, ale pamiętam o ogóle. Ja jestem od ogółu, a ona jest od szczegółu. Jest moją pomocą. To jest pomoc. Więc to też jest w słowie pomoc, że to są takie właśnie detale. Ktoś jest od ogółu, a ona jest od szczegółu. To jest pomoc. I to jest ta różnica pomiędzy pomocą a służącą. Podam jeszcze inny przykład. Ja mam, jak wiecie, troje dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę i oni się wszyscy biją. Bardzo często. Wszyscy. W różnych tam połączeniach tej historii. I ogół, który ja mówię zawsze wtedy, to jest tak, że jak się chłopcy biją, to niech się biją. Zostaw. Niech się tam leją. Oczywiście do pewnego stopnia. Chłopcy muszą się od czasu do czasu poprać. Tak to z mężczyznami jest. Ale nie może dojść do sytuacji, by chłopcy bili się z Nadią albo chcieli uderzyć Nadię. Bardzo tego pilnuję w domu, że chłopcom nie wolno nigdy w żadnym przypadku uderzyć Nadię. Chociaż nieraz by ci się należało. I bardzo jest to pilnowane w moim domu. I często jest tak, że ja na przykład jestem zajęty kazaniem, przygotowuję kazanie w jednym pokoju i słyszę, że w drugim pokoju coś tam się grubo dzieje. Nie? Słychać, że tam odbijają się od ścian, że tam wszystko fruwa, wszystko lata. I słyszę, że w pewnym momencie tam Sylwia zbliża się w te rejony. Idzie sprawdzić, jak się sprawy mają. No i ona tam pertraktuje albo nie pertraktuje. Różnie to tam w tych historiach bywa. Ale jest taki moment i zdarza się taki moment, że byłem zajęty kazaniem, przygotowywałem coś i odpowiednia pomoc w odpowiednim czasie zajęła się szczegółem. Poszła i sprawdziła, ale jest taki moment, w którym ona, moja żona, potrafi przyjść i powiedzieć: Bartek, musisz zainterweniować. To też jest pomoc. Rozumiecie, ona nie zrobi moich zadań. Ale ona wiedziała, kiedy przyjść i powiedzieć: ok, teraz jest ten moment, kiedy ty musisz zainterweniować. I ja idę, interweniuję. Wieszam ich na wieszakach, coś tam różnie robię. W każdym razie następuje jakaś interwencja z mojej strony. I ona przychodzi w idealnym momencie. Nie przychodzi nigdy za wcześnie, ani nigdy za późno. Ten wieszak jest dobrym przykładem. I to jest właśnie współdziałanie. Czyli razem pilnujemy ten swój dom. Pilnujemy, by nie brakło butów na zimę. Pilnujemy, by się dzieci nie pomordowały. Tego już to wszystko pilnujemy. Ale mamy różne zadania. Ja jestem bardziej od ogółu, ona jest bardziej od szczegółu. Pewne normy ustalam ja, a moja żona porusza się w tych normach jako moja pomoc. Ona nie wychodzi ponad te normy i wie dokładnie, jak to ma funkcjonować. Ja w tym jestem bardzo spełniony. Ona w tym jest bardzo spełniona i jest ogromna szansa, że moje dzieci w tym wszystkim właściwie wyrosną. I to jest właśnie podział obowiązków według Bożego Słowa, żebyśmy się dobrze rozumieli. Podam jeszcze inny przykład, akurat z dzisiaj. No jest pogoda jaka jest, a Kuba ma trening. Rzeczywiście, że moja żona stwierdziła, że to nie jest pogoda na żadne treningi. Przecież on będzie chory. Przecież tam jest zimno, a w ogóle mży. No i jak to może być? Kuba jest na treningu. No i tyle. I koniec dyskusji. Bo ma trenować. Bo po to zapisaliśmy go na treningi. Więc nawet jak leje, ma na te treningi chodzić. Rozumiecie? To jest niewybieganie poza jakieś tam pewne zasady. Przyjdą, będą szczęśliwi na pewno.
Znowu wracamy do Bożego Słowa. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Boże polecenie brzmiało, nie wolno ci jeść. I na tym się kończyło Boże polecenie. Cała reszta jest nadinterpretacją tego, co powiedział Pan Bóg. Pan Bóg nie powiedział, nie wolno ci jeść ani oglądać. Pan Bóg powiedział człowiekowi, że nie wolno mu z tego drzewa zjeść. Ewa zajęła się czymś, co nie było w jej kompetencjach. Adam nie zadbał o to, by on się zajął tym, co było w jego kompetencjach. No i mamy klops, dlatego że wąż zwiódł kobietę. Co tam się w ogóle wydarzyło i dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest ważne w kontekście kobiet? Dlatego, że kobieta stworzona jest. Stworzona jest do sztuki kompromisów. Stworzona do tego jest. To jest jej bardzo ważne zadanie w tej historii. Kobieta jest stworzona do tego, żeby umieć znaleźć kompromis. Żeby poszukać, jak to wszystko załagodzić. Żeby poszukać, jak to jedno z drugim połączyć. Żeby nie doprowadzić do konfrontacji. Żeby przytulić trochę, pocieszyć, wiecie, pogłaskać i tam całą tą historię. A mężczyzna nie. Mężczyzna jest stworzony bardzo tak krótkowzrocznie. Tak to tak, nie to nie. Tak powiedział, tego się trzymamy. Nic nie dokładamy. Nic nie odejmujemy. To jest coś w nas bardzo naturalnego. Przy każdym konflikcie tak jest, że mężczyzna stawia sprawę, oczywiście jeżeli to jest mężczyzna, stawia sprawę na krawędzi noża, a kobieta raczej próbuje to załagodzić. Próbuje to jakoś, wiecie tam, ociosać, jakoś to przytulić, jakoś to będzie, jakoś i tak dalej. To jest coś bardzo naturalnego i to się wydarzyło w tym ogrodzie Eden, dlatego wąż podchodzi do kobiety, bo ona próbowała to jakoś rozwiązać. No, niby powiedział, że nie wolno zjeść, nie oglądać, no ale wszystkie drzewa takie dobre do ten, a dobra, coś tam wiecie, stanie, nie? Jakby na pewno nie pomrzecie, powiedział jej. Taki kompromis. Jak to w ogóle zrobić, żeby było dobrze? Gdyby tam był mężczyzna, tak jak powinien być, bo żeby była jasność. Ja się absolutnie nie zgadzam z narracją, że odpowiedzialna za tą historię jest kobieta. Nie, odpowiedzialny za tą historię jest mężczyzna, żeby była jasność, bo on tam powinien być. Pierwsze pytanie jest, jeśli tam stał i był przy niej, to powinien ją stamtąd odciągnąć. O może tak będzie precyzyjnie. Rozumiecie? On nie zrobił tego, co powinien zrobić. Był bierny, o właśnie, jakby nie zainterweniował, więc to jest absolutnie jego wina. Znowu przykład, żebyśmy to zrozumieli. Bardzo często w moim domu jest tak, że wąż podchodzi do moich dzieci i mówi tak. Inaczej to powiem. Moje dzieci przychodzą gdzieś tam podkuszone. Mamo, dzisiaj mnie w ogóle głowa boli. Tato, głowa mnie boli. Nie chce mi się jechać do kościoła. Wiecie, no głowa mnie boli. Nie? Jakby tam jest 7 rano, no to mnie głowa boli. Nie? No i za każdym razem moja Sylwia szuka polubownego rozwiązania w stylu, to może zostaną dzisiaj w domu. Nie? Albo w stylu, no co się stanie tam, jakby dzisiaj się nic nie stanie. Generalnie chodzą, no głowa ich boli, no jakby co zrobić. No i wtedy muszę powiedzieć, nie, jest niedziela, idziemy do kościoła, koniec, kropka. Obojętnie, czy się głowa boli, będziecie boleć głowa w kościele. No i tyle. Co za różnica, czy cię boli w domu przed telewizorem, czy cię boli głowa w kościele przed kazalnicą. No tak samo boli, więc idziesz do zboru. No i to jest coś, czego kobieta nie potrafi zrobić. A mężczyzna powinien to potrafić zrobić. I to jest znowu takie, wiecie, naturalne cechy naszego charakteru. Ale są sytuacje, kiedy ten ból głowy przerasta wszelkie możliwości. No i dobrze, że wtedy ktoś tam dba o te szczegóły i poda na przykład tabletkę. Nie ma takiej opcji, żeby diabeł wykręcił dom wtedy, kiedy
staramy się zachować ten Boży standard, czyli mężczyzna robi, co do niego należy, kobieta robi, co do niej należy. Znowu odnoszę się do chrześcijańskich domów. To nie ma takiej możliwości, żeby diabeł wykręcił ten dom do góry nogami. Jeśli sobie nawzajem pozwalamy na to, by właściwe role i właściwie w tej całej historii chodzić. Jeśli jakiś mężczyzna nie jest mężczyzną i nie potrafi diabła zatrzymać, nie potrafi czegoś nakazać, nie potrafi czegoś rozkazać, nie potrafi kogoś zdyscyplinować, nie potrafi Bożych spraw, nie swoich spraw, Bożych spraw postawić na pierwszym miejscu, prędzej czy później diabeł dopadnie kobietę. I zacznie się bałagan, zacznie się problem. Prędzej czy później w tym domu pojawi się kompromis względem Bożego Słowa i zacznie się po prostu bałagan, tak jak w tej historii. Przypowieści Salomona, 31 rozdział. Jeszcze sobie rozważymy w temacie kobiet. I ktoś powie, no tak słabo, bo o mężczyźnie było tyle, że on jest kreatorem, że on jest poetą, co ja tam jeszcze mówiłem, że on jest wojownikiem, że to, a tutaj tylko, że jest pomocą. Co to w ogóle za robota, taka pomoc? Co to w ogóle ma być? No. Ktoś, kto w czymkolwiek jest komukolwiek pomocą, wie, jak trudne to jest zadanie. I że nic więcej nie trzeba dokładać. Żeby też była jasność. Skoro Adam jest poetą, to pomoc poety jest pomocą poety. Skoro Adam jest inżynierem, to pomoc inżyniera jest pomocą inżyniera. Skoro Adam był wojownikiem, no to pomoc wojownika jest pomocą wojownika. To jest tyle zadań, żeby była jasność. To nie jest jedno zadanie. To jest wszystko to samo, tylko z kontekstu pomocy. Więc to nie jest tak, że tylko pomoc, aż pomoc. I jeszcze raz to powiem. Ktoś, kto miał być dla kogoś pomocą lub jest dla kogoś pomocą, to wie, jak trudne jest to zadanie i ile trzeba zrobić, żeby być właściwą pomocą. Przypowieści Salomona, 31 rozdział, mówi o takich idealnych cechach kobiety. Po pierwsze, kobieta ma być dzielna. 10 werset. Dzielna. Ale dzielna Bożą pasją. Dzisiaj dzielna kobieta to kobieta, która podda się Bożemu Słowu. To jest dzielna kobieta. Dzielna kobieta to nie jest kobieta, która walczy nie wiadomo o co. Dzielna kobieta to nie jest kobieta, która naga lata po ulicy z jakimiś skandalicznymi treściami wypisanymi pisakami na swoim ciele. To nie jest dzielna kobieta, to jest głupia kobieta. Dzielna kobieta to jest kobieta, która podda się pod Boże Słowo. We współczesnym świecie to jest najbardziej, co można być dzielnym. Poddać się pod autorytet Boga w tym zwariowanym świecie. I tu jest napisane, że trudno o taką kobietę. 10 werset przypowieści Salomona, 31 rozdział. Trudno o taką kobietę, o dzielną kobietę. I faktycznie trudno o taką kobietę, chociaż jak mi tu brat Jerzy podpowiada, zdarzają się takie perły. Na pewno miał na myśli swoją żonę. Ja również tak uważam o swojej żonie. Ale trudno o taką kobietę. Coraz trudniej o to, by kobieta była dzielna i by poddała się pod Boże Słowo. Dalej czytamy, że w 11 wersecie, że serce małżonka ufa jej. Droga siostro, tu jest napisane, że serce twojego małżonka musi ci ufać. W praktyce to działa tak, że jeżeli my nie czujemy się mężczyznami względem naszych kobiet, nie ma mowy o tym, żebym w swoim sercu jej ufał. Nie ma mowy o tym, żebym się czuł w tej historii tak, żebym mógł zaufać. Jeżeli nie pozwoliłaby mi moja żona robić pewnych rzeczy, które powinienem robić jako mężczyzna, gdyby walczyła z tą moją męską stroną, nie ma opcji, żeby moje serce jej ufało. Przyszła sprawdzić, czy dobrze mówię, moja pomoc idealna. Dalej tu jest napisane, że temu małżonkowi nie brak niczego. To jest to coś, co już się mówiłem w kontekście pomocy, ale znowu chcę to jakby
na taki współczesny język przełożyć. Wiecie, stało się jakąś wstydliwą rzeczą, że na przykład jakaś żona, czy chyba tak, najprościej, na przykład wyprasować mężowi koszulę. Wiecie, to we współczesnym świecie jest w ogóle jakiś taki nietakt o tym powiedzieć, że wyprasuj mężowi koszulę. Co? A co, on nie ma dwóch rąk? No pewnie ma, ale dobrze, żeby je wykorzystał do czego się twoje ręce nie nadają. Zadbaj o obiad. Co? A on nie umie jajecznicy sobie zrobić z parówką? Rozumiecie? I to się zaczyna takim nietaktem robić. Ja to widzę na ślubach. Jeszcze jak głosimy w kościele, to jeszcze jest okej, to jeszcze wszyscy się uśmiechają. Ale jak gdzieś jestem na jakimś ślubie i tam mam okazję błogosławić i kilka słów powiedzieć gdzieś poza jakby zborem i wspomnę o takich rzeczach, no to widzę, że podnoszę ciśnienie tam zdrowo, nie? Że co to w ogóle ma być, nie? Co on w ogóle powiedział? Jak, jak to obiad zrobić? Jak to koszulę wyprasować? O majtkach to ja już nawet nie wspominam i praniu, bo się boję. Rozumiecie? My doszliśmy do takiego poziomu. Do takiego poziomu doszliśmy w tej całej historii. Tu jest napisane, że przy tej dzielnej kobiecie mężowi nie brak niczego. Pomimo tego wszystkiego, co powiedziałem i pomimo tego, że naprawdę to tak działa w moim domu i ja tego nigdy nie ukrywałem, nigdy ukrywał nie będę, zresztą sobie też o tym wspomniałem, że my tak bardzo pilnujemy tych rzeczy, że moja żona potrafi nawet ze mną uzgodnić, czy ktoś jest odpowiednią przyjaciółką dla niej. Potrafi przyjść i porozmawiać nawet na takie tematy, upewnić się, czy ona w tej relacji będzie bezpieczna. Tak mi ufa, jakby, że to tak działa, jak tu jest w Bożym Słowie napisanym i jest to jej poddanie się Bogu, a nie mnie, żeby była jasność. To pomimo tego wszystkiego, osobą, która najczęściej mnie podniosła, czy zawsze mnie podnosi, kiedy jest ze mną naprawdę źle, to jest właśnie moja żona. Niczego mi przy niej nie brakuje. Niczego mi przy niej nie brakuje. Pomimo tego, że nie ma żadnego problemu, nigdy mi się nie zdarzyło, od kiedy jesteśmy chrześcijanami, by moja żona powiedziała, nie wyprasuję ci koszuli na przykład. To mi się nigdy nie wydarzyło. Nigdy się to nie stało w moim domu. No odróżniali. Kobieta nie jest służącą mężczyzny. Jest pomocą mężczyzny. Ona to wszystko robi, ale dalej czytamy. Mąż jest jej w bramach szanowany. Zasiada w radzie starszych kraju. To znaczy, że to tam działało. Tu nie jest tak napisane, jak my to czasami rozumiemy, że tu nie ma wyrazu w związku z tym. Bo ja mam czasami wrażenie, jak niektórzy analizują ten tekst, że oni mają jeszcze jakiś pomiędzy 22 a 23 mają podpunkt A, który brzmi w związku z tym. Czyli gdy kobieta to wszystko robi, to w związku z tym mężczyzna jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych Kraju. Ale to jest nadinterpretacja tego słowa. Tu nie ma w związku z tym, widzicie, nie ma tu takiego sformułowania. Tu jest stwierdzenie faktu, że on tak jest. Więc to nie jest zaburzenie Bożego porządku. Ona nadal w tym wszystkim jest pomocą, to wszystko robi, ale nadal jest pomocą. To znaczy, że ten mężczyzna też to robi. Dlatego on jest w bramach szanowanych, zasiada w Radzie Starszych Kraju. Dlatego, że mężczyzna, który by zasiadał sobie w bramach, a w tym czasie kobieta wszystko robi, a on se zasiada, nie? To za co on ma być szanowany? Przecież to jest, nic nie ma tutaj do szanowania, żeby była jasność. A bardzo często to jest w tą stronę, że jak ona taka jest, to on zasiądzie w bramach. Nie, w drugą stronę. Kobieta jest pomocą, a nie służącą. Aczkolwiek warto wspomnieć, że gdy ktoś bardzo dużo mówi, jaki on jest wielki mąż Boży, ile on to robi, jak on to Biblię zna, ile on to przekładów już przeczytał i wiecie, takie przechwałki, taka samochwała w kącie stała, nie? Tak to leciało, to dla mnie takim papierkiem lakmusowym jest poprosić go, pokaż mi twoją żonę. I ja już wszystko o tobie będę wiedział. Pokaż mi, jak wygląda twoja żona,
jak się czuje twoja żona, ile uśmiechu ma twoja żona. Pokaż mi twoją żonę, a ja będę wiedział, czyś ty jest mężem Bożym, czy ty masz tę Biblię, czy ty studiujesz te przekłady, czy ty faktycznie chodzisz z Panem Bogiem. Przyjrzyj się żonie, a zobaczysz, jaki jest mąż. Przyjrzyj się siostrom w zborze, a zobaczysz, jacy są bracia w zborze. To jest taka prosta zasada i prosta alegoria. Kiedy ktoś nie wiadomo, co mówi, nie wiadomo jak, wystarczy spojrzeć na siostry w zborze. I znowu zobaczcie, że to działa naturalnie i działa wszędzie. Dla przykładu, coś, na czym każdy z nas się na pewno łapie, kiedy analizujemy sobie jakąś parę prezydencką, z całą pewnością każdy zwraca uwagę na kobietę, na pierwszą damę. Zgoda? I teraz, kiedy widzę, że ta pierwsza dama jest zadbana, jest dobrze ubrana, jest uśmiechnięta, potrafi się odpowiednio odezwać i tak dalej, to ja z automatu bardzo mocno szanuję tego jej męża, tego prezydenta. A kiedy to jest taka, wiecie, chyba lepiej, żeby jej nie było, no to ja już wszystko wiem o tym mężczyźnie. To jest ktoś, komu nie powierzyłbym sterów w kraju. To jest ktoś, komu absolutnie nie powinniśmy powierzyć temu steru w kraju. Jeżeli pierwsza dama jest zadbana, to podoba nam się prezydent. Jeśli pierwsza dama nie jest zadbana, to mamy słuszne obiekcje względem tego prezydenta. Więc zobaczmy, że to jest coś naturalnego. I to jest bardzo podobnie. Można wiele gadać. Wystarczy czasem spojrzeć na to, jak funkcjonuje w domu. Idealny mężczyzna, idealna kobieta i wszystko będzie idealnie. Kiedy mężczyzna robi, co do niego należy, kobieta robi, co do niej należy, wszystko jest idealnie. Wszystko jest tak, jak być powinno. No ale ty, pastorze, na początku powiedziałeś, że jednym z zadań jest macierzyństwo. Nie ja. Boże Słowo to powiedziało. Nie ja. Ale ty, pastorze, powiedziałeś, że kiedy z mężem jest coś nie tak, to ja muszę patrzeć na siebie. Nie ja. Boże Słowo to powiedziało. Ale ty powiedziałeś, że mam być pomocą we wszystkim. We wszystkim. Nie ja. Boże Słowo to powiedziało. Ale ty powiedziałeś, że nie mam być służącym. Służącą. Nie ja. Boże Słowo to powiedziało. Ale co mam robić, gdy on jest niewierzący? Nie przestawać być wierzącą. To jest najprostsze rozwiązanie tej zagadki. Nie przestawać być wierzącą. Ale o tym więcej w przyszłą środę. Amen. Thank you.